Witaj, Dziubeczki, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku Salon Wery. No bo tak jest i Kaiser Redux jako Malta. Więc w ostatnim odcinku udało nam się tutaj, znaczy się nam, nie się nie udało, ale udało nam się naszym, powiem tak, że tak powiem, sojusznikom tutaj dostać. My teraz, tak naprawdę, jeżeli dacie chwilę, ja sobie tutaj ustawię te dywizje, żeby miały to. Wreszcie nam się powodzi, mamy w ogóle mnóstwo armii, którą nie możemy przetransportować, więc dosłownie to nie ma sensu. Więc tak, teraz spróbujemy po prostu dołączyć tutaj do bitew, pomóc tam, gdzie możemy, naszymi Marines. Będziemy ich po prostu jak najbardziej tutaj wspierać. No jak sami widzicie, po prostu mamy tu. Nasza produkcja wreszcie jest na w miarę okej poziomie, więc to mi się podoba. Jak zwykle mamy tutaj mnóstwo jakichś rzeczy. Tutaj się nam kolejny agent zniknął, więc trzeba tutaj siatkę znowu porobić. Jeżeli chodzi o naszą produkcję, no to że tak powiem, mamy 7 fabryk. No to jest super nawet. I to, co będziemy chcieli porobić, no to popatrzeć sobie, gdzie możemy tutaj zaatakować jakiś najsłabszy punkt, na przykład tych, i po prostu spróbować jakoś tutaj przejąć to. Tylko że jest taki problem, tutaj jest rzeka, ale jesteśmy Marines, więc to nie powinno być jakimś większym problemem. Jeżeli chodzi o manpower, to my nawet nie musimy się martwić, bo mamy tak go dużo, że naprawdę to nie jest jakieś mega ważne. Tutaj możemy sobie dobudować to, co chciałem, i to powinno nam pomóc, jeżeli chodzi o powietrze. Jeżeli jest jakiś problem z powietrzem, zgaduję, że nie ma. I możemy tak naprawdę, nie wiem, tutaj mamy kolejne to. Mamy po prostu dużo slotów, ale tak naprawdę mało, jeżeli chodzi o to, co realnie jesteśmy możliwi do wykonania. Więc to jest najgorsza sytuacja. My tutaj, jeżeli chodzi o to, to jesteśmy w miarę ok. No wiem, że tutaj będzie to stało, ale ja już powiem tak, nie, no nie da się tego jakoś wyciągnąć. Niestety, ale widzę, że Austriacy, oprócz tego, że tutaj się zdesantowali, to mają problemy. Więc może zostańmy tutaj, gdzie jest nasza inna dywizja. Tutaj, więc możemy spróbować po prostu stać tutaj. I tak, tutaj na razie leci to. My mamy jeszcze kilka dywizji, możemy je wystawić. To nie jest jakiś, że tak powiem, ważny dla nas. No i co? O, i kolejny desant jest. No właśnie. Więc tutaj dostaliśmy jeszcze boosta do tego. No nie, nasz agent stary, który to tam dawno był złapany. Okay, anti-air? Coś? No mamy dwa tylko. Tutaj, że tak powiem, lekko nas atakują, ale mamy jednak jednostki, które tutaj nas bronią. W ogóle nie wiem, dlaczego Marines są tą jednostką. No i się przebili przez rzekę, to znaczy, że jest dla nas dobrze. No i tak jak w jednej serii też byłem słabym państwem, byłem Kretą dokładniej. No i tak jak w tamtej serii, no po prostu teraz muszę porobić. Mamy 117 konwoi, wróciło nam. Nice. Możemy wysłać naszą armię. Realnie. Realnie możemy wysłać naszą armię. Tutaj. I płyncie. Nie wiem, dlaczego tak wybraliście drogę, ale okej. Tutaj widzę, że udało nam się. Wow. Udało nam się. Okej, więc tak, teraz. Wow, jednostki już przybyły, ale szybko.
Na razie nie będziemy nic produkować realnie, bo nie jest nam potrzebne. I jedyne co, to możemy sobie teraz tutaj porobić. No, żebym został zdobyty. No, nie powiem. Można było się spodziewać. I pytanie jest takie, czy mogą zaatakować te wszystkie dywizje tą prowincję? No nie. Tak naprawdę, to nie powiem, trochę się nie dziwię, że może im tam słabo pójść, dlatego że mają takie dosyć silne dywizje, ale tak naprawdę powoli, po kawałku przejmujemy tutaj. Tak naprawdę, jakby zdystansować się na stolicę, to by byłoby znakomicie. Jakby były takie dywizje Marines akurat pod ręką, które mogłyby się zdystansować, no to byłoby znakomicie. Na szczęście są takie dywizje Marines. Tylko że zapewne nie mamy wsparcia tutaj, jeżeli chodzi o to. O nie, już utknęli do tego. Może być problem. Niestety, Półwysep Apeniński jest najgorszym terytorium do walki. Z tego względu, że dosłownie nie ma tutaj jakichś naprawdę możliwości, jeżeli chodzi o po prostu wykorzystanie tego. Ja chcę tutaj convoy raiding mieć zielony po prostu. Dobra. Już wyruszyliśmy i dołączyliśmy do bitwy. Dosłownie wow. Dobra. Udało nam się, nie powiem. Było to ciekawe. Kilka konwoi zostało zniszczonych, ale przy obecnym czasie no to nie jest jakieś mega dużo. I udało nam się tutaj, wow. Udało się nam tutaj ich okrążyć. Dobra, w takim razie wy spróbujcie jak najbardziej tutaj wyjść, ale widzę, że tutaj się przybijają do nas powoli. Więc tak naprawdę no to jest najbardziej obiecujące, nie powiem. Ale dosyć długo trwa, że tak powiem, przepychanie ich. Dobra, widzę, że od południa się nam udaje tutaj przepchnąć. Jest Radar Technology, jak zwykle. Dlaczego już zawsze się nazywają to? Zawsze nazywają tak samo to, Radar Technology. Lepszą broń już od razu zróbmy. Lepszych Marines można też zrobić. Nie mamy zbytnio, że tak powiem, czasu na to. Jeżeli już mamy nieco bardziej, że tak powiem, możliwości, to może uda nam się nawet zdobyć stal na produkcję. Ej, może nam się uda. Może nie. Dobra. Ale powoli tutaj przejmujemy. O, i się zdesantowała Ukraina. No nie powiem, Półwysep Apeniński chyba będzie pierwszym miejscem zwycięstwa. Jeżeli chodzi o to, czy możemy dostać od was request? Nie możemy dostać. Chciałem po prostu, żeby tutaj dali mi ten, wiecie, jeżeli chodzi o kontrolę nad tym. Ale my jeszcze to porobimy. Jeszcze jakoś to porobimy. Brytyjczycy oczywiście nic nie robią. Dosłownie nic. Nie wiem jak... Ja sądzę, że oni zamiast robić takie, wiecie, super drzewkę w ogóle, niech naprawią to AI, które po prostu nic czasami po prostu nie potrafi zrobić. Bo co to jest, że w pewnym momencie wywołują wojnę i oni bardziej tracą, że po prostu ich atakują wszyscy, niż zyskują. No. Ogólnie rzecz biorąc, to ostatnią serię, no to jeszcze, że tak powiem, widziałem sens zdobycia. Jak oni zdobyli? What the heck? Skąd oni Konstantynopol zdobyli w pewnym momencie? Wow. Ok, więc tutaj nasze dywizje niech wejdą. Chodzi o to, że mamy nadwyżkę, nawet karabin. Nice. Powoli weźmy sobie tą. Jak zwykle tutaj też jest dużo rzeczy, więc już od razu bierzemy. Niech tutaj przejmują.
nasze dywizje. No, część dywizji jest tutaj, że tak powiem. Tak naprawdę, jeżeli już możemy, no to mógłbym zacząć sobie nasze dywizje nieco boostować. Pierwszy atak. I no, oprócz manpowera, no to dużo, dużo karabinów jest nam potrzebne. Ale jeżeli my przejmiemy sprzęt, to nie powinno być aż takiego dużego problemu. Co tutaj mamy? Tutaj możemy sobie dać coś. Okej, i to było ostatnie, żeby zrobić to. I pytanie jest takie, czy atak wyjdzie stąd. Wyjdzie zapewne stąd, ale jak sami widzicie, jeżeli Ukraińcy już się nam tutaj desantują, to znaczy, że naprawdę jest źle. Tutaj oni walczą przeciwko takiemu małemu państwu. Dobra. W takim razie tutaj wejdźmy i spróbujmy po prostu jeszcze jakiś sprzęt dostać, bo dosłownie nam jest potrzebny sprzęt. Mamy już, w ogóle zyskaliśmy już te karabiny, które przed chwilą straciliśmy. Okej, w takim razie rekonesans, bo zapewne zdobyliśmy nieco sprzętu wsparcia. O, i Brytyjczycy znaleźli się. W takim razie tutaj zaatakujmy. No i chyba zaczął się w ogóle wielki atak. My prawie nic nie dostaliśmy stąd. Nawet jeżeli coś dostaliśmy, to straciliśmy, bo nikt nie chciał nas chronić. A my tutaj wchodzimy powoli i tak naprawdę... O, nie jest zielony. I udaje nam się wreszcie coś popnąć. My w ogóle chyba tutaj powietrze nie mamy. No, wycofali powietrze. Więc chciałem coś tam wziąć, ale nie udało się nam. Tutaj jakieś zwycięstwo mamy. Bardziej to jest takie, że ktoś dla nas zrobił to zwycięstwo niż my. Więc możemy sobie tutaj zmienić w sumie nieco produkcję. Zacząć produkować ten support equipment. I mamy problem z stalą, ale na szczęście już nie powinno być. Okej. Tam uda się. O, i to jest ostatnie miasto. Okej. Dobra. Na szczęście, dzięki temu, że dostaliśmy ten ekwipunek, no to mamy możliwości. Szkoda, że nie możemy dołączyć do jakiejś frakcji, że tak powiem. To byłoby dla nas bardzo super. Ogólnie Niemcy wreszcie popchnęli. Po czym trzeba będzie się zdesantować na Wielką Brytanię. A ten desant no, czasami jest prosty, więc ja nie widzę jakiegoś większego problemu. Akurat te dywizje, które mają stanąć na tym prowincji, akurat ich nie było. Dobra, bo tutaj po prostu w pewnym momencie stanąłem w zrobieniu tego. Więc muszę wrócić. To już powoli wracają. To nie są ci, więc... Ten gościu. Dobra, jak to wygląda? Dobra. Tutaj wydaje mi się, że będziemy mieć zielone. No niestety to są góry. Dobra. Wow! Nacjonaliści się wreszcie coś zaczęli robić. Kto by się spodziewał? Wreszcie zaczną coś robić. Ale tak naprawdę to polega na tym, że musimy jak ostatnio, czyli ciągle ich atakować i wreszcie padną. Ale ogólnie Francja już pada. Więc w tej wojnie, jeżeli chodzi o majorów, no to padnie i później trzeba będzie się zdesantować jeszcze. Okej. W takim razie wszystkie ważne drzewka mamy zrobione. Mamy drzewko to, militarne, ekonomiczne, języka. To jeszcze nie. W takim razie tylko to nam zostało do zrobienia. Into the world, jakbyśmy już nie byli. Okej. W takim razie to zróbmy. Ja bardzo bym chciał mieć decyzję do możliwości dołączenia. Yes, pick a side! Okay. Zgaduję, że nie będzie możliwości wybrania ich, to też jest możliwość. Dobra. Bójcie się tutaj co chwila atakować. Możecie nawet wziąć wszystkie
wszystkie dywizje. Po co wy atakujecie? Dałem rozkaz, żeby atakowali w jednym kierunku. Nie, atakują w różnym. Ale akurat ten, to mi się podoba, że akurat to im idzie. Okej. No i teraz dosłownie czekamy, jak tutaj padną wszyscy. Dobra. Powoli nam się udaje tutaj wypchnąć ich. Tak naprawdę tych Marines bym jeszcze sobie podbustował. Na pewno jakąś artylerię zdobyliśmy. Okej. Moje dywizje. Właśnie. A, bo milicję przerobiliśmy na to. Właśnie nie wiem dlaczego byliśmy tak. Dobra. Podoba mi się ten szlaczek dosłownie. Dosłownie jakbym miał. Jakbym mógł go po prostu teraz zdjąć. Tak naprawdę mogę to wziąć, tych wszystkich. I akcept. Jeszcze mamy konwoje, wow. Zostały nam konwoje. Udało nam się. W takim razie, jak tutaj jesteśmy, wszyscy zaatakujcie tą prowincję i powoli będziemy się przebijać. Ogólnie, ile mamy po naszej stronie, że my, jako niezaangażowane? 8%? 8% właśnie mamy wejścia w wojnę. No nie, nie powiem to trochę, że tak powiem. Trochę nie wiem za co dokładnie, bo aż tak bardzo aż w tą wojnę nie wchodziłem. A maści los, widzicie? Tak się kończy, kiedy ma się z tego zbyt dużo. Na was nie potrzebujemy. Robimy to. Potrzebujemy więcej tego. Powoli się tutaj przebijamy. Naprawdę nasze Marines pewne mają największe. No, no niestety to nie jest jak w Krecie, gdzie mogliśmy sobie wyprodukować w jeden rok właśnie całą armię zmechanizowanych. No ale tutaj też można było jakoś. Okej, okay, pick inside. Możemy sobie wybrać. Ale po co? Nawet nie nie mogłem do was dołączyć, a wy w ogóle jesteście najgorsi, bo ja nie mógłbym zjednoczyć Włoch, gdyby nie to, że właśnie wasi sojusznicy zginęli. What the heck? Czyli dosłownie... Dosłownie to jest takie, że... A, no możesz wybrać stronę. Ale wybierz tą stronę, którą chcę. Okej. Okay. Powoli się przebijamy, ale i tak wiadomo, że... wiecie co, ja już poproszę was o to. I będziemy próbować, nie wiem, zdesantować się na Dover. Czy coś takiego. Dobra, jedna dywizja została. Nice. Dobra, zmniejszmy sobie jeszcze. I atakujcie ich. Oj, możecie... Moglibyście przejść o tak. Może się wam uda. Może nic nie będzie na drodze. No w sumie mamy port, więc... Ciekawe, że jak zdobędziemy Marsylię, czy to będzie koniec ich. Nie. Ale za to... Tak naprawdę... Mamy tutaj strasznie dużo otwartych przejść. Takich przejść, że możemy jeszcze tutaj pobić ich. Jeszcze przez rzekę można spróbować przejść, ale chyba się nam już nie uda. Dobra, nie, dobry push był.
Teraz jest w Bordeaux. Dobra, tu... To róbmy. Mają jakieś medale do rozdania. No część tych dywizji to w ogóle nie ma doświadczenia, bo się tak skończyło. Te dywizje to ja nie chcę. Tej zbytnio robić. Te dywizje to... One w sumie mogą ćwiczyć. Nikt się tutaj w ogóle nie próbował desantować. Division Defense, wow. No nie powiem, trochę OP. Okej, przebijmy się przez to. Nasi powinni nie mieć jakiegoś problemu. Mają problem. Myślałem, że Marines nie mają problemu z przekroczeniem. Znaczy się nie, i tak nie mają problemu z przekroczeniem, ale myślałem, że większego. Okej, tutaj coś. Nie mamy dalej. Możemy porobić. I teraz... Boom! Boom! Niechaj się tutaj przebijają nasze dywizje. Jakaś dywizja, która stacjonowała na granicy z tymi Hiszpanami. Dobra, tak naprawdę dużo mieliśmy zdobywczego sprzętu, dzięki czemu mogliśmy to porobić. W ogóle możemy Karaiby spróbować kupić, ale nie wiem, czy to się nam opłaca. Dobra, kurde, dosłownie jakby oni się tutaj zajęli tym, bo dosłownie dosłownie tutaj nie ma jakiegoś takiego, że tak powiem, możliwości. Dobra, w takim razie wysyłam ich. I zadaniem będzie... W ogóle podoba mi się, że mogą tutaj zrobić okrążenie. I zrobili. Okej. Sprawdzałem sobie. Nie wiem, co z Bułgarami się stało. Chyba zwycięstwo im zbyt bardzo weszło. Bo dosłownie... dosłownie po prostu... Dosłownie oni tam bardzo szybko ich pokonano, a znaczy się pokonano ich, pokonali, a teraz to po prostu jakby nic nie potrafili. A w ogóle jak wygląda nasza marynarka? Mamy już 11 tych, nice. 11 właśnie dzielnych. No i Francja upadła, tak jak sądziłem, więc szybciej już się po prostu, że tak powiem, opuściłem. W sumie możemy zacząć robić to, jeżeli już Włochy odzyskamy. Nie, nie chcę. Naprawdę. Dobra, więc tutaj powoli niech sobie ćwiczą. Myślę, że już możemy po prostu... Czy ja dobrze zrobiłem to? No bo tak. Okej. Okay. Możemy tutaj w ogóle sobie kupić. Ale na razie tego nie róbmy. Dobra. W takim razie czekamy tutaj teraz. No niestety, że tak powiem, tej nasi... nasi, że tak powiem... Dlaczego nie... To się ciągle samo włączało. Nasi, że tak powiem, okupanci tutaj trochę okupują. Mamy samoloty, zapewne zdobywcze. Ale my teraz musimy poczekać, jak tutaj się nam już organizacja zrobi. I wysłać nasze oczywiście... naszych tutaj oczywiście nasze statki i zobaczymy, czy się nam uda tutaj zdesantować. Zgaduję, że w powietrzu jest dużo tego, a tutaj o, ma się los, ale tutaj, że tak powiem,
Wow. Dosłownie wszystkie statki już popłynęły, żeby się naprawiać. Bo tak szybko tutaj to wszystko padło. Na szczęście mamy tutaj porty, które mogą. Tylko, że bardzo chętnie... Wow, desantować się chciałbym. Się zdesantowałem. Tylko, że tak powiem, nie wiem, czy nam się uda, bo... Czy to inni się desantują także? Nice. Wow. Nie powiem, to był... że tak powiem, dobry timing. Dobra, w takim razie na tym będę kończył. Jeżeli chodzi o... to jak tutaj jeszcze będzie dalej z serią, myślę, że serię, no... bo sami zauważcie, wybustowane Austria, wybustowane Niemcy, ci jeszcze nie upadają, ale jest bardzo duża szansa, że oni za chwilę upadną. W ogóle, czy wy w ogóle macie jakieś własne drzewko? Mają własne drzewko. Ja się czasami dziwię, kto ma drzewko, a kto nie ma. Więc tak naprawdę muszę poczekać na to wszystko. Myślę, że po prostu spróbujemy cokolwiek tam dorobić. Czy coś się nam uda tutaj zrobić? Zobaczymy. Dobra, w takim razie ja się z wami żegnam. Z wami Trakon. No to cześć.